Fundamentem grzechu jest działanie niezależnej, wolnej woli człowieka. I to jest fundament wszelkiego grzechu. Także musimy pamiętać o tym, że Bóg niczego nie ignoruje. Bóg może grzech zgładzić, Bóg może z grzechu oczyścić, ale nie jest w jego naturze, aby zignorować coś, czyli bezpodstawnie, aby było coś pominięte, czy bezpodstawnie coś odpuszczone. Odpuszczone może być tylko na podstawie tego, że zostało dokonane oczyszczenie, przebłaganie, zgładzenie. Dlatego była konieczna ofiara Pana Jezusa Chrystusa, który na krzyżu Golgoty stał się grzechem. I ten grzech został wtedy zgładzony. Wtedy został też wykonany na Panu Jezusie sąd. Dlatego grzesznik, który wierzy w Pana Jezusa, bezbożny, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony, bo został już w jego miejsce osądzony Pan Jezus Chrystus. I było to konieczne dlatego, że dla Boga jeden grzech jest dużo bardziej ohydny i obrzydliwy niż dla człowieka wszystkie grzechy wszystkiego świata. Izajasza 53 rozdziale czytaliśmy wczoraj o tym, że Pan Jezus Chrystus jako baranek wziął na siebie wszystkie grzechy wszystkich ludzi i niektóre grupy religijne, fałszywe twierdzą, że Jezus niby umarł tylko za wybranych. Te grupy to znamy jako tych, którzy na przykład, tak jak Świadkowie Jehowy uważają, że tylko 144 tysiące stało się obiektem Bożego szczególnego miłosierdzia. Inne grupy nie są takie, żeby wymieniać konkretną liczbę, tylko mówią generalnie o ograniczonym odkupieniu. Ale Izajasza, 53 rozdział, nie pozwala na taką interpretację. Izajasza, rozdział 53, gdyby go interpretować w sposób ograniczający ofiarę Chrystusa, to dochodzilibyśmy do dziwnych wniosków, bo przecież Jan Chrzciciel powiedział o Panu Jezusie, że Pan Jezus Chrystus to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I te fałszywe grupy religijne zamieniają słowo świat na wybranych, co jest kompletnym nonsensem, bo przecież apostoł Paweł pisze, że Chrystus umarł za bezbożnych. Doprowadza to do dziwacznych wniosków, że zdaniem tych ograniczających odkupienie tylko wybrani są bezbożnymi, co jest kompletnym błędem. Do całkowicie równie absurdalnego wniosku można dojść, chcąc ograniczyć ofiarę Chrystusa, czytając 1 Tymoteusza 1,15. Jeżeli byśmy chcieli pójść za tym błędem, że rzekomo ofiara Chrystusa jest złożona tylko za wybranych, za niewielką garstkę 144 tysięcy lub bez podawania liczby za nie wszystkich ludzi z tego świata, to przecież 1 Tymoteusza 1,15 mówi, że Chrystus Jezus przyszedł na ziemię, aby zbawić grzeszników. I co? Oznaczałoby to, że tylko ta wybrana garstka jest zaliczana do grzeszników? Kompletny nonsens tych, którzy ograniczają doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Również przeciwko błędowi Świadków Jehowy, którzy twierdzą, że ograniczenie jest odkupione tylko do wąskiej garstki, jak i tych, którzy wyznają fałszywą teologię reformowaną, przeciwko temu poglądowi jest 1 Tymoteusza 4,10. 1 Tymoteusza 4,10 mówi, że Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a szczególnie wierzących. I ci, co wierzą, są
według tego poglądu wybrani. Więc wszyscy ludzie, wśród których jest wielu, którzy nie wierzą, nie mogą być wybrani, ale muszą być kimś innym, muszą być wszystkimi ludźmi, jak to mówi. Więc ten tekst jest bardzo zagmatwany, jeżeli mielibyśmy przyjąć teologię Świadków Jehowy, czy też reformowanej teologii, bo ten tekst jest bardzo prosty, jeżeli czytamy go tak, jak jest w Biblii, że Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących, czyli wszystkich ludzi poza wierzącymi i również Zbawicielem wierzących. Jest Zbawicielem wierzących w pierwszej linii, ale również wszystkich innych, którzy są niewierzącymi. Charakterystyczne jest to, że zwodziciele, czy to spod sztandaru strażnicy, czy spod sztandaru tulipa, uciekają od tych wersetów biblijnych, nie są w stanie ich wytłumaczyć i wyrywają z kartki całe fragmenty Biblii, które nie pasują do nich, albo pisakiem zamazują te konkretne wersety, albo mają płachtę na oczach i nie widzą tych wersetów, nawet jeżeli nie dokonują tych wcześniejszych zabiegów. Więc nie da się uciec od tego, co Słowo Boże mówi wyraźnie. Te wersety wyraźnie stwierdzają, że Chrystus umarł za tych, którzy są zgubieni. Na przykład Hebrajczyków 10:29. Hebrajczyków 10 rozdział, 29 werset. O ileż sroższej kary sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Widać wyraźnie, że człowiek, który nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, już krwią Chrystusa był uświęcony. A że był uświęcony tą krwią Chrystusa, to to, że nie przyjął tego zbawienia, jest właśnie podeptaniem tego, że został uświęcony i znieważył ducha łaski, czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełnił. Więc tutaj Hebrajczyków 10:29 odnosi się do rodzaju kary dla tego, kto podeptał Syna Bożego i zrobił to pomimo ducha łaski. Krew przymierza, przez którą był poświęcony, którą bezcześcił. I taka osoba z pewnością jest niezbawiona i nigdy zbawiona nie była, ale Pismo Święte mówi wyraźnie, że Chrystus za nią umarł. O tym, że Chrystus za nią umarł, wiemy właśnie z Tymoteusza, że Chrystus umarł za wierzących i za wszystkich ludzi. I za wszystkich ludzi przelana została doskonała krew Chrystusa. I taki odrzucający zbawienie z łaski człowiek jest uświęcony krwią Chrystusa. Apostoł Piotr również odnosi się do fałszywych nauczycieli, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. I oni według tego, co uczą, czy to Świadkowie Jehowy, czy też uczą zwolennicy herezji tulipu, czyli reformowanej, tak zwanej ortodoksyjnej teologii, to przecież ci fałszywi nauczyciele, którzy idą na potępienie według Piotra, nie są wybrani, prawda? Nie należą do tych, do których Chrystus według ich pomysłu miałby przelać krew. A jednak apostoł Piotr mówi wprost, że krew za nich została przelana, zostali odkupieni. I tego nie da się w żaden sposób przeoczyć. I to jest jasne, że Pan odkupił ich swoją krwią. W bluźnierczym akronimie TULIP, T-U-L-I-P, literka I odpowiada nieodpartej łasce. To jest fałszywa nauka, która podobnie jak reszta tak zwanego kalwinizmu, tak zwanej reformowanej teologii, jest po prostu tutaj
błędne podążanie za tą nitką fałszywego rozumowania, niebiblijnym spojrzeniem na suwerenność. Jeżeli według tego poglądu człowiek ma uwierzyć Ewangelii, to Bóg musi zrobić to za niego według tego fałszywego poglądu. Jest to kompletna bzdura. Według tego fałszywego poglądu kryjącego się za literką I, w tym akronimie TULIP, twierdzą oni, że wymyślony przez nich Bóg przyczynia się, aby wybrana liczba zwana wybranymi uwierzyła. I ci, których ten wymyślony przez nich Bóg wybrał do wymyślonego przez nich nieba, to oznacza to, że reszta jest wybrana do wymyślonego przez nich jeziora ognistego. I nic nie może zostać zrobione, by zmienić przeznaczenie każdego. Tak zwana dziwna łaska według tego poglądu musi być nieodparta z powodu totalnej deprawacji, bo ludzie według tego poglądu nie mają żadnych skłonności do wymyślonego przez nich Boga. Ten fałszywy pogląd oczywiście wykorzystuje część wersetów biblijnych, które mówią o tym, że nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Jest to oczywiście prawda, nie ma takiego, kto by szukał Boga i tego nikt w żaden sposób nie podważa. Ale to musi być rozumiane w kontekście innych miejsc biblijnych, tak jak mamy w Starym Testamencie opisany dom, który ktoś znosi, który ma dach i jeżeli teraz na tym dachu nie będą postawione poręcze i ktoś z tego dachu spadnie, to ten człowiek się zabije sam przez siebie, ale również krwi tego człowieka będą żądać od tego, kto nie postawił poręczy. Bóg z kolei, jak opisał kwestię, postawił poręcze. Nikt nie spadnie, jeżeli będzie tych poręczy się trzymał, będzie te poręcze brał pod uwagę. I jedną z takich poręczy jest właśnie to, że nie ma nikogo, kto by szukał Boga, ale również inne pisma mówią, że wzywany jest grzesznik do tego, aby wszyscy ludzie się nawracali i przyszli do Boga. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. To też są słowa z Biblii. Kolejna poręcz. Wiele innych wezwań jest do grzeszników. Porzućcie niegodziwość, nieprawość, nawróćcie się do Pana. Na przykład Izajasza 55 rozdział o tym mówi. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. To są słowa z Biblii, kolejne poręcze na tym dachu. Nie ma powodu, żeby się za daleko zapędzać i nie trzymając się nauki Chrystusowej spadać w dół. Ci, którzy ignorują te ograniczenia Pisma, sami na siebie ściągają krew, pomijając te poręcze. Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg nagradza tych, którzy Go pilnie szukają. I to są jasne, wyraźne obietnice dla całego rodzaju ludzkiego. I wiele fragmentów Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego świadczy o tym, że człowiek zdeprawowany może szukać i znaleźć Boga. Przecież nawet przykład Korneliusza z 10 rozdziału Dziejów Apostolskich wskazuje na to wyraźnie. W tym fałszywym poglądzie propagowanym przez tak zwany tulip łaska musi być nieodparta, dlatego że ten błąd tulipianizmu, czy tam teologii reformowanej tak zwanej, mówi, że człowiek nie jest zdolny do przyjęcia Chrystusa. Ale przecież rzeczywiście, jak Słowo Boże uczy, czyli wbrew temu tulipianizmowi, do przyjęcia prezentu nie jest wymagana żadna umiejętność. Prezent może przyjąć każdy. Takich porównań możemy szukać więcej. Jakie umiejętności są potrzebne, żeby dać się wynieść z płonącego budynku, albo jakie umiejętności są potrzebne, aby dać się uratować z rzeki, gdy się tonie?
Nie ma tu konieczności żadnej, aby człowiek cokolwiek miał jakąkolwiek zdolność do tego. Stąd wyciąganie za daleko idących wniosków z tego, że wszyscy zboczyli i stali się nieużytecznymi, jest kompletnym błędem. Dać się uratować to jest właśnie taka sytuacja, jak móc przyjąć prezent. Bóg daje łaskawie ratunek przed należną karą piekła wiecznego każdemu, kto chce być uratowany. I to nie jest do tego potrzebne łamanie tej zasady, że nikt nie szuka Boga. Z takiego fałszywego oczekiwania tulipianizmu, czy też teologii reformowanej tak zwanej, jest po prostu fałszywe oczekiwanie nazywane nieodpartą łaską, że człowiek ich zdaniem musi być suwerennie odrodzony przez Boga, zanim będzie mógł mieć wiarę, aby uwierzyć w Ewangelię. Kompletny nonsens. Jeden z czołowych zwodzicieli tak zwanego nurtu reformowanego, czyli Sproul, twierdził, że zreformowane spojrzenie predestynacji uczy, że zanim człowiek może wybrać Chrystusa, musi się narodzić na nowo. Podczas gdy Pismo Święte wyraźnie uczy, że narodzenie na nowo jest równoległe z uwierzeniem Chrystusowi, nie jest to konieczne, aby człowiek był wpierw odrodzony, zanim uwierzy. Niedorzeczne. Dalej kontynuując, Sproul twierdzi, że ten, który najpierw nie uwierzy, a potem stanie się odrodzony, więc ludzie rodzą się na nowo, zanim uwierzą Ewangelii. Jest to bardzo niepokojące twierdzenie. Jak to? Najpierw muszą się odrodzić, a potem dopiero uwierzą Ewangelii. Nonsens. Tulipianiści lubią zaliczać do swojego kręgu na przykład Spurgeona, Charlesa Spurgeona, ale on dokładnie na ten temat miał odrębne zdanie i on twierdził w ten sposób, że, cytuję, jeśli mam głosić wiarę w Chrystusa do człowieka, który był odrodzony, wtedy człowiek ten już jest zbawiony, bo jest odrodzony i jest to niepotrzebną i śmieszną rzeczą, aby głosić mu Chrystusa, żeby zaczął wierzyć w zbawienie, kiedy on jest już zbawiony, będąc odrodzonym. Więc powoływanie się na Spurgeona przez tak zwaną teologię reformowaną jest nadużyciem. Charles Spurgeon nie był wyznawcą tulipianizmu, który powstał wiele set lat po jego śmierci. Może nie kilkaset, bo śmierć Spurgeona 1892, a pierwsze użycie terminu tulip 1905, więc czy też Boetner 1932. Więc to będzie mniej niż 50 lat luki między jednym a drugim, ale ponieważ jest to znacznie wcześniej i Spurgeon na pewno nie znał terminu tulip. I Biblia wielokrotnie mówi, że ten jest narodzony na nowo przez wiarę w Ewangelię, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nawet stwierdza, że jesteśmy narodzeni na nowo przez Słowo Boże, które przez Ewangelię jest nam głoszone. Więc to jest kompletny nonsens, jeżeli ktoś mówi, że najpierw trzeba być narodzonym na nowo, a potem uwierzyć. Apostoł Jakub na przykład stwierdza, że Bóg zrodził nas przez Słowo Prawdy i wiele innych miejsc Pisma Świętego stwierdza, że wiara poprzedza i jest niezbędna do zbawienia. I takich sformułowań jak abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego, jak na przykład w Jana 20:31, albo spodobało się Bogu zbawić wierzących, 1 Koryntian 1 rozdział 21 werset.
Więc najpierw jest wiara, potem jest odrodzenie. Najpierw jest wiara, potem jest zbawienie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, jeżeli twój dom będzie miał głoszone Słowo Boże i uwierzą wszyscy domownicy. Pismo Święte wielokrotnie sprzeciwia się temu zabobonowi teologii reformowanej, bo jest wielokrotnie powiedziane, którzy wierzą i zachowują duszę. Nic nie może być jaśniejsze niż 1 Jana 5 rozdział, 1 werset. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Ale tutaj te słowa wszystkie z Biblii są lekceważone przez zwolenników zabobonów i przesądów, do jakich należą reformowani i tulipianie. Więc tutaj tacy zwodziciele odwracają to, mówiąc, że najpierw narodzony na nowo, a potem wiara, że Jezus jest Chrystusem. Jest to kompletny zabobon i przesąd i zwykła niewiara w Pismo Święte, bo ci ludzie nie wierzą w Pismo Święte. Oni wierzą w różnych swoich kacyków, którzy po prostu gdzieś tam wypełzli nie wiadomo skąd, a Biblii używają tylko po to, żeby wszyć do wyrwanych z kontekstu miejsc i wszyć swoją fałszywą naukę i przewracać całą treść Pisma Świętego. Trzymaj się od tego zwiedzenia jak najdalej. Tacy zwodziciele grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, przypisując mu rzeczy, których Duch Święty nie ma w zwyczaju robić. Twierdzą, że tylko kiedy Duch Święty odradza człowieka, czyni go żywym duchowo, wtedy człowiek może mieć wiarę w Chrystusa i być zbawiony. To jest kompletny nonsens, bo to by oznaczało, że w zasadzie już uwierzenie nie jest nigdy potrzebne. Kolejny fałszywy nauczyciel z tego nurtu, Boetner, stwierdza, że, zacytuję, człowiek nie jest zbawiony, ponieważ wierzy w Chrystusa, tylko wierzy w Chrystusa, ponieważ jest zbawiony. Koniec cytatu. Jest to kompletna bzdura i niezgodne jest to z Pismem Świętym i należy się od tak zwanej teologii reformowanej trzymać jak najdalej. Unikaj tego jak ognia. To jest fałszywa nauka, która nie uwzględnia niczego z Pisma Świętego, tylko oni się opierają na różnych właśnie zwodzicielach, a nawet uznają rzymskokatolickich heretyków nazywanych ojcami Kościoła. Jest to kompletny odjazd. Apostołowie nie uznawali tych pism, a oni je uznają, ale później cały szereg zwodzicieli późniejszych poapostolskich też uznają, gdzie ludzie ci pełno herezji mają w swoich pismach i należy się tych zabobonów, niewiary i przesądów trzymać jak najdalej, bo to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. Jest to kompletne zaprzeczenie Biblii. Ani jedno miejsce z Pisma Świętego nie pokazuje, aby można było mówić, że najpierw jest odrodzenie, a potem uwierzenie. Jest to zupełnie bezpodstawne twierdzenie i tylko wynika ono z fałszywych pism heretyków nazywanych ojcami Kościoła albo późniejszych teologów, którzy z tych bredni zaczerpnęli ich natchnienie. Nie ma to nic wspólnego z Biblią. Trzymaj się od tego szatańskiego zwiedzenia jak najdalej, ponieważ jeżeli wyznajesz teologię reformowaną, to po prostu jesteś satanistą, gdyż wymyśliłeś sobie Boga, który nie istnieje, i modlisz się do tego wymyślonego przez ciebie bałwana. Niektórzy bezczelni zwodziciele z tego nurtu cytują na przykład Jana 13, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I to jest niewłaściwe użycie tego fragmentu. Wiemy o tym, że jest to niewłaściwe użycie tego fragmentu, bo wcześniejsze wersety mówią o uwierzeniu. Jest to Ewangelia Jana, 1 rozdział, 11 do 13 wersetu. Do swej własności przyszedł. Kto przyszedł? Pan Jezus Chrystus. Ale swoi go nie przyjęli.
tym zaś, którzy go przyjęli, czyli najpierw jest przyjęcie, dał prawo stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, czyli najpierw jest wiara, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli sekwencja zdarzeń jest oczywista. Najpierw uwierzenie, potem odrodzenie, które jest tutaj jako sekwencja zdarzeń. Z punktu widzenia ludzkiego możemy dopuścić pogląd, że jest to równocześnie. Czyli uwierzenie i narodzenie na nowo następuje w tym samym momencie. Czyli jak człowiek wierzy, to w tym momencie Bóg takiego narodzi na nowo. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz wtedy narodzony na nowo. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Werset 11. Werset 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, a potem dopiero jest, którzy narodzili się, czyli dosyć jasna kolejność. Oni uwierzyli i przyjęli Chrystusa, zanim byli narodzeni. Jeszcze do tego dochodzi termin Syn Boży, który jest sytuacją, w której mamy do czynienia z człowiekiem już narodzonym na nowo i staje się on Synem Bożym poprzez to, że odczytuje, rozumie i kocha myśli swojego Ojca. Synami Bożymi są ci, do których doszło Słowo Boże i są to ci, którzy temu Słowu Bożemu dawać powinni posłuch. Nowe narodzenie jest oddziaływaniem Boga w tych, którzy najpierw uwierzyli Ewangelii. I przechodząc do tego bluźnierczego akronimu TULIP, do litery P, dochodzimy do punktu, który jest również bluźnierstwem P, jak wytrwanie świętych. Wytrwanie świętych jest często mylone z nieutracalnością zbawienia. Ja uważam, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ale to nie ma nic wspólnego z kalwińską czy reformowaną nauką o wytrwaniu świętych. Wytrwanie świętych według kalwinizmu uczone, czy według reformowanej teologii, tak zwanej ortodoksyjnej teologii reformowanej, jest bluźnierstwem. To nie ma nic wspólnego z biblijną nauką, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I jest to bardzo niebezpieczna pomyłka, dlatego że niektórzy zwolennicy biblijnego nauczania o nieutracalności zbawienia myślą, że są jednopunktowymi kalwinistami według nauki reformowanej, ortodoksyjnej. I to jest bardzo poważna pomyłka i to jest oszustwo. Ja sam dałem się kiedyś nabrać na takie oszustwo. Też myślałem, że jestem czteropunktowym kalwinistą, gdy powierzchownie mi ktoś przedstawił te 5 punktów i okłamał mnie. Gdy zacząłem analizować, co się za tym kryje, stwierdziłem, że jestem zeropunktowym kalwinistą, to znaczy nie jestem żadnym kalwinistą, bo Biblia nie pozwala na to, aby być w jakimkolwiek stopniu kalwinistą. A dlatego ta pomyłka nastąpiła, bo właśnie kalwiniści sobie zawłaszczają czasami, też nie rozumiejąc tego, co głoszą, ani tego, co tak stanowczo twierdzą, sobie zawłaszczają właśnie nieutracalność zbawienia. Jednym z przykładów takiego pomylonego kalwinisty jest Kurylas Bartłomiej, który myśli, że on głosi nieutracalność zbawienia, podczas gdy on wcale nie głosi nieutracalności zbawienia, tylko reformowaną teologię związaną z tym właśnie P. Stulipa, czyli zachowanie świętych, co jest bluźnierstwem niezgodnym z Pismem Świętym. I to jest bardzo poważny błąd. Należy się tego trzymać jak najdalej, tego fałszerstwa, bo nie ma takiej możliwości, gdyż ten, kto wierzy, że jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony,
Ten, kto wie, że jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony na podstawie tego, że Chrystus oferował życie wieczne i ja wierzę w Jego obietnicę. Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Jestem zbawiony na zawsze, dlatego że Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy i dlatego, że to jest doskonała, wystarczająca ofiara, a On jest doskonałym barankiem Bożym. I nie da się tego pomylić z kalwińską, reformowaną, błędną nauką o zachowaniu świętych. Według fałszywej teologii reformowanej oni wierzą, że ich wymyślony przez nich Bóg zachowa ich w bezpieczeństwie na wieczność, ponieważ ten wymyślony przez nich Bóg wybrał ich i to wybranie jest wtedy podstawą tego zachowania świętych tego wymyślonego Boga. Jest to fałszywa teologia. Pamiętając o tym, że Bóg reformowanej teologii to jest szatan Biblii, nie ma to nic wspólnego z biblijnym nauczaniem o nieutracalności zbawienia, bo zbawienia utracić się według Biblii nie da, ale to nie chodzi o wytrwanie świętych według reformowanej teologii. I tutaj kalwinizm mocno skręca w stronę islamu, gdzie mahometanizm uczy, że Allah jest jednym z największych zwodzicieli. I tutaj jest taki dziwaczny pogląd Kalwina, bo Kalwin myślał i wyrażał to w swoich pismach, że wymyślony przez niego Bóg daje fałszywe zapewnienia niewłaściwym wybranym, by skuteczniej, mocniej, lepiej ich potępić. To bardzo mocno przypomina mahometańskiego Allaha. A ponieważ tutaj mamy do czynienia z Kalwinem, to on miał prosty sposób na to, żeby sprawdzić, czy jest się w ich teologii według właściwych wybranych. Kalwin powiedział, jest jeden sposób, aby mieć pewność, że jesteś wśród wybranych. Jeśli zostałeś ochrzczony jako niemowlę, nawet przez niewierzącego, bezbożnego księdza katolickiego, i ufasz swojemu chrztowi i znajdziecie to twierdzenie w jego pismach. To jest przecież szokujące stwierdzenie i ono niestety pokazuje, jakiego rodzaju jest to zabobon, bezbożność i czym jest reformowana teologia. Jeśli nie wierzysz w chrzest niemowląt, to niestety nie ma opcji, żebyś mógł tutaj być kalwinistą pełnym tego słowa znaczeniu. Widać, kalwinizm nie ma nic do zaoferowania, teologia reformowana, aby dać ci zapewnienie pewności twojego wybrania, twojego zbawienia, dlatego, że po prostu odwołuje się do takich bredni, jak Kalwin przywołał chrzest niemowlęcia. To jest całkowicie odwrotne niż to, co głosili apostołowie Pana Jezusa, którzy głoszą nieutracalność zbawienia w Piśmie Świętym, którzy głosili nieutracalność zbawienia. Przykład apostoła Piotra, który mógł powiedzieć do tysięcy w dniu Pięćdziesiątnicy, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I on powołuje wszystkich. Nóż, wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. To mówi Jezus, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Tego się nie da z niczym pomylić. Przyjdź do Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przyjdź do Pana Jezusa, bo on powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Również apostoł Piotr domownikom Korneliusza mógł w jasny, prosty sposób zaświadczyć prawdę, że temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, że przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co w Niego wierzy. A więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne.
Zbawienie nieutracalne jest czymś innym niż zachowanie świętych. To jest całkowicie inna teologia, całkiem inne rozumowanie. Jest według Biblii oferta dla wszystkich, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że zapłacił pełną karę za nasze grzechy i przyjmiesz Jezusa Chrystusa, Jego ofertę, Jego zbawienie, to jesteś zbawiony nieutracalnie, dlatego że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. I Bóg chce, abyś był zbawiony i do poznania prawdy doszedł. I na zakończenie jeszcze jeden aspekt związany z tym, ponieważ często ci, którzy uważają, że dla tulip nie ma alternatywy, oskarżają, że wszyscy, którzy nie są wyznawcami reformowanej teologii, od razu muszą być następcami złych nauk, takich jak na przykład arminiańskie, czy też jak związane z anabaptystami. I tutaj typowy zarzut jest tego typu, że Luter popełniał błędy. Odrodzenie przez chrzest, chrzczenie niemowląt. Te same błędy popełniał Calvin. Ale też są rozpowszechnione opinie o anabaptystach, którzy nie zgadzali się z Lutrem i Calvinem odnośnie chrztu, ale również zarzuca im się, że nie zgadzali się z doktryną, tylko wiarą jest zbawienie przez ofiarę Chrystusa. I w temacie roli uczynków trzymali z rzymskimi katolikami, więc to jest zarzut nieprawidłowy, dlatego że zarówno reformatorzy, jak i anabaptyści mieli w pewnych kwestiach rację, a w pewnych kwestiach popełniali błędy. Obie grupy miały liczne odłamy, każda z innym wariantem doktryny. Anabaptyści widzieli, że Pismo Święte mówi, że należy chrzcić tylko wierzących. Eunuch etiopski zapytał Filipa, czy może zostać ochrzczony. Na co Filip, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział 36-37, Dzieje Apostolskie 8, 36-37. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, zaczynając od tego miejsca pisma, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip z kolei powiedział mu, jeśli wierzysz, z całego serca możesz, a odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Więc widzimy wyraźnie i jednoznacznie, bez jakichkolwiek wątpliwości, że Filip nie ochrzcił go przez położenie mokrej ręki na jego czoło lub przez pokropienie go wodą, co reformatorzy kalwińscy wzięli z rzymskiego katolicyzmu i co jest kompletnym błędem. Ale że Filip i eunuch zeszli do wody. Większość anabaptystów została ochrzczona jako rzymscy katolicy, albo luteranie, albo jako kalwiniści, jeszcze w wieku niemowlęcym. Gdy narodzili się na nowo przez wiarę w Chrystusa, zostali ochrzczeni według zasad Biblii po tym, jak zauważyli, że niemowlęta nie mogły być chrzczone według Słowa Bożego, gdyż nie znały Ewangelii. Za bycie ochrzczonym na nowo po raz drugi byli oni prześladowani przez wszystkie trzy odłamy: rzymskokatolicki, luterański, kalwiński, ale też i prawosławny. Dzisiaj ci, którzy wychodzą z tych systemów i przez wiarę w Chrystusa Jezusa stają się chrześcijanami, co prawda nie są już prześladowani tak bardzo jak ich wcześniejsi anabaptyści, jednak są często unikani przez rodzinę i przyjaciół. Niestety, niektóre odłamy wewnątrz anabaptystów w tych czasach odzwierciedlały ekstremistyczne tendencje. To znaczy, że szli w błąd. To jest niestety fakt.
nowy chrzest stał się środkiem do nowej reformacji, która miała miejsce na przykład w okolicach Curychu i miała przekształcić Curych w Małe Jeruzalem i przynieść doskonałość światu według tych zwolenników tej fałszywej nauki. Biblijna prawda została przemieniona w taką mieszankę, którą można opisać jako godne pożałowania nieporządki. Niektórzy palili nawet Nowy Testament, mówiąc, że litera zabija, a duch ożywia. Jest to bardzo podobne do tego, co w denominacji tej, do której należy Kurylas, czy tam Ceroński, zrobiono z Biblią, że też ją tam sponiewierano i robiono to za zgodą liderów. I litera zabija, a duch ożywia, tak twierdzili. Ale to, że tego typu ekstremizmy się dzieją, to nie ma wpływu na całokształt anabaptystów. Anabaptyści Thomas i Leonard Schuker, mieszkający niedaleko szwajcarskiego miasteczka St. Gall, byli znani za ich fanatyzm. Z powodu ich fanatyzmu byli znani. Po nocy pełnej konwulsji, wizji i objawień, co jest bardzo podobne do tego, co dziś się dzieje w ruchu charyzmatycznym, i dużej ilości wina, co niekoniecznie towarzyszy charyzmatykom, Thomas prorokował odnośnie Leonarda, po czym odciął mu głowę, wykrzykując: teraz wola ojca się wykonała. Biegał on później przez ulicę St. Gall, według opowieści historyków, krzycząc głośno: ogłaszam dzień pański. Ten sam cios, co zabił Leonarda, zabił również anabaptyzm w tej okolicy, w St. Gall, ponieważ Thomas oczywiście został skazany na śmierć przez cywilne władze. I polemika Zwingliego przeciwko anabaptyzmowi aż do dziś pozostaje czołowym argumentem, kluczowym argumentem luteranów i kalwinistów. Uparcie twierdził on, iż dzieci narodzone z wiary rodzicom są dziećmi bożymi. Jest to błąd, bo to nie mówi Słowo Boże tego typu rzeczy. Czyli że twierdził, że dzieci narodzone z wiary rodzicom są dziećmi bożymi, tak samo jak ci narodzeni pod zasadami Starego Testamentu, przez co mogą zostać ochrzczone. Chrzest w Nowym Testamencie jest tym samym, co obrzezanie w Starym Testamencie według tego zwodziciela, i przez co dzieci teraz powinny być chrzczone tak, jak w Starym Testamencie były obrzezywane, twierdził ten zwodziciel. A ci, co chrzczą się ponownie, robią tak, jakby Chrystusa krzyżowali na nowo, twierdził ten zwodziciel. Trzeba się trzymać jak najdalej od takich oszustów religijnych. Münster, niemieckie miasteczko, zostało przejęte przez fanatycznych anabaptystów, którzy kazali wszystkim albo ochrzcić się ponownie, albo wyjechać z miasta, zabijając tych, którzy tego nie zrobili. Chcieli oni stworzyć nowy Izrael, rządzony przez niejakiego Johna z Leiden, którego koronowali królem całej ziemi. Przez tak zwane objawienia, co jest dziś podobne do ruchu charyzmatycznego, ciągle pojawiały się nowe błędy w doktrynie, włączając w to nawet wielożeństwo, poligamię, wielożeństwo. Oblężeni przez żołnierzy biskupa, mieszkańcy bronili się dzielnie aż do czasu, gdy jakiś zdrajca otworzył bramy miasta atakującym. Wtedy nastąpiła rzeź, której żaden z mieszkańców nie przeżył. Grupa 300 ludzi desperacko broniących się na targowisku miała obiecane bezpieczne opuszczenie miasta, jeżeli złożą broń. Zgodzili się na te warunki i zostali niestety oszukani, zostali zabici jak inni. John z Leiden oraz inni przywódcy zostali publicznie poddani torturom, a potem egzekucji w miejscu poprzedniej koronacji Johna. Wydarzenia te zostały użyte do tego, żeby każdemu, kto nie zgadzał się z opinią jednego z trzech wielkich systemów religijno-kościelnych, czyli rzymskiego katolicyzmu, czy trzymającego z nim sztamę kalwinizmu i luteranizmu, nadawać niecierpiane miano, oszukańcze miano anabaptystów. Przez
udawanie, że wszyscy anabaptyści są tacy sami jak ci z Münster, czyli z tego miejsca, gdzie te błędy były głoszone. Mimo że większość anabaptystów tak naprawdę prowadziła dobre, pobożne, chrześcijańskie życie. Byli oni opisywani jako winni zachowań, jakie istniały tylko w podłej wyobraźni ich oskarżycieli, po to, aby usprawiedliwiać okrutne prześladowanie, okrutność mordów. I tutaj jest to do dziś wykorzystywany ten system. Dziś każdy, kto czyta Biblię i nie zgadza się z rzymskim katolicyzmem, jest wyzywany od świadków Jehowy albo od jakichś innych sekciarzy. A to przecież jest nie to samo. Każdy, kto czyta Biblię, nie zgadza się ze świadkami Jehowy, jeżeli wierzy Biblii. Nie wszyscy anabaptyści byli winni charakteryzującego niektórych z nich fanatyzmu. Większość anabaptystów taka nie była. W Polsce taką grupą też pomawianą o różnego rodzaju wszelkiej maści grzechy była anabaptystyczna grupa zwana Bracia Polscy. Tylko część braci polskich była ekstremistami, którzy odrzucali na przykład wiarę w Boga w trzech osobach odwiecznie istniejącego w Trójcy jedynego Boga, który odwiecznie jest o sobie Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy są równi sobie co do chwały i wszystkich pozytywnych atrybutów. Więc takim przykładem pozytywnego anabaptysty jest właśnie były ksiądz rzymskokatolicki Menno Simons. Tak, od jego nazwiska byli Mennonici. Znany jako duński reformator. Żył on w latach 1496 do 1561. Wielu z tych, co szli za jego nauką, znani jako Mennonici, odeszli daleko od prawd, które Simons wierzył. Czyli to, co dziś jest głoszone przez tak zwanych Mennonitów, jest dalekie od tego, czego uczył Menno Simons. Ja czytałem wiele prac Menno Simonsa i tam nie ma takich rzeczy, które później są utrzymywane przez Mennonitów, nawet tych Mennonitów, którzy sami mi te prace Menno Simonsa wysłali. I odeszli daleko od prawd, które Simons wierzył, których uczył i przestrzegał. Ale nie wolno nam osądzać, oceniać Simonsa za ich błędy, tak samo jak nie należy osądzać na przykład apostoła Piotra za to, co robili ci, którzy na podstawie pism Piotra wyciągali daleko idące wnioski, które nie były zgodne z tym, co Piotr powiedział. Na przykład też niektórzy, którzy się powołują na Chrystusa, twierdzą dziwne rzeczy, choć Chrystus tego nigdy nie uczył. I to może jest za daleko idące porównanie, porównywać Chrystusa z ludźmi, ale tak też niestety jest nawet w przypadku Pana Jezusa Chrystusa, że ci, którzy powołują się na to, że Go naśladują, tak naprawdę nie mają z Jego naukami bardzo często nic wspólnego. Wielu z tych, co szli za nauką Simonsa, znani jako Mennonici, odeszli daleko od prawd, które Simons wierzył, których uczył i przestrzegał. I tutaj jednoznacznie nie możemy też osądzać pierwotnych anabaptystów za poglądy i zachowanie ich wspólnych, współczesnych następców, bo do ich następców zaliczają się takie niebezpieczne grupy religijne, jak na przykład adwentyści czy świadkowie Jehowy. Oni nie mają nic wspólnego z nauczaniem braci polskich czy anabaptystów. Tylko niektórzy bracia polscy szli w dziwne poglądy odrzucające naturę Boga i to dzisiaj jest eksponowane, dlatego że było potrzebne kontrreformacji, żeby zaatakować jedność protestantów i spowodować, że reformacja w Polsce po prostu obumrze. I użyto do tego fałszywych oskarżeń, tylko częściowo podpartych rzeczywistością, na podstawie których obrzucono braci polskich mianem antytrinitarian. Ale przecież były zbory antytrinitarne i zbory trinitarne wśród braci polskich. Mało tego, nie mieli oni, że tak powiem, dyscypliny teologicznej, czyli że
to był błąd, że nie mieli tej dyscypliny, ale to oznaczało, że w zborach nawet tak zwanych antytrynitarnych było wielu trynitarzy. Można by nawet powiedzieć, że ci, którzy byli w zborach trynitarnych, tam zazwyczaj dyscyplina doktrynalna była, a w tych zborach, gdzie antytrynitaryzm był tolerowany, co było błędem, to te nie miały dyscypliny doktrynalnej, co powodowało, że część wyznawców była trynitarna, część była antytrynitarna. Ale czy dzisiaj w każdym kościele rzymskokatolickim, w każdym kościele kalwińskim, każdy członek parafii jest w pełni zgodny co do nauczania kościelnego, co do Trójcy? Wątpię mocno w to, bo rozmawiałem z wieloma i widzę, że ich poglądy często są poglądami świadków Jehowy, a nie są świadkami Jehowy tylko dlatego, że rodziców mają w kalwińskim czy katolickim, rzymskokatolickim kościele. A już dawno mają poglądy zupełnie nie rzymskokatolickie, albo zupełnie nie kalwińskie, albo zupełnie nie luterańskie. I to jest niestety bolączka dzisiejszej laodycejskiej rzeczywistości. No więc, jeżeli będziemy dalej analizować tą sprawę, to nie można Menno Simonsa obciążać błędami anabaptystów, którzy później go rzekomo naśladowali. Bo nawet sam Menno Simons mówił: przez 17 lat opierałem się temu, czyli naukom z Münster, głosem i piórem. Uczniowie Simonsa byli ciągle oskarżani o bycie zdobywania nieba własnymi wysiłkami, o bycie zdobywcami nieba. Czyli że próbowali zasłużyć sobie na niebo przez uczynki. Natomiast to nie jest prawda. Simons na oskarżenia te odpowiedział: zawsze wyznawaliśmy i przez łaskę Bożą zawsze będziemy wyznawać, że nie możemy być uratowani przez nic innego na niebie ani na ziemi, jak tylko przez krew, śmierć i wstawiennictwo Chrystusa. I to jest cytat pochodzący z prac Simonsa i można sobie je znaleźć. Więc jednoznacznie Simons uważał, że zbawienie jest z łaski. Mało tego, bardziej uważał, że zbawienie jest z łaski niż właśnie wyznawcy tulipianizmu, którzy są bliżsi poglądom świadkom Jehowy przez to, że wyznają tego typu błędy teologii reformowanej, która jest całkowicie niebiblijna. I stwierdza Menno Simons również, że Pismo Święte potępia wszystkich, którzy przez swoje uczynki nie wyznają łaski Bożej, nie wierzą w Chrystusa Jezusa i według Pisma pozostają potępieni. Odzwierciedla to słowa Chrystusa wypowiedziane w Ewangelii Mateusza 7:15-23. Mateusza 7:15-23. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo sostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Oraz Jana 3:36. Jana 3 rozdział, 36 werset, Ewangelia Jana oczywiście. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Gniew Boży ciąży na nim. Menno Simons przejmował się
niedbałym stylem życia, w które szybko wpadło wielu luteran. Napominał on wierzących, żeby unikali popełniania grzechów, gdyż kwestionuje to szczerą naturę ich nawrócenia. Dobrze by było, gdyby dzisiejsi chrześcijanie brali na siebie taką samą odpowiedzialność. I to jest właśnie to, czym wczoraj zaczęliśmy ten dwuodcinkowy cykl, że musimy pamiętać, że dla Boga jeden grzech jest dużo bardziej obrzydliwy, dużo bardziej ohydny, dużo bardziej paskudny niż dla Ciebie wszystkie grzechy całego świata. Więc wszystkie rzezie wykonane przez Hitlera, wszystkie rzezie wykonane przez Stalina, wszystkie cudzołóstwa, wszystkie pedofilie, wszystko razem wzięte jest dla Ciebie mniej ohydne niż dla Boga jeden najmniejszy Twój grzech. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Was Bóg błogosławi. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, proszę do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl, albo telefonicznie 739 089 088. Można też SMS-a wysłać na ten numer z prośbą o Nowy Testament lub jeśli macie jakiekolwiek pytania. Większość takich zamawianych tematów właśnie jest zgłaszany w ten sposób. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem. Niech Wam Bóg błogosławi. I trzymajcie się z dala od teologii reformowanej, od teologii rzymskich katolików, od teologii Świadków Jehowy, bo te wszystkie teologie, czy też teologie Adwentystów Dnia Siódmego, te wszystkie fałszywe nauki mają na celu tylko obałamucić Was, okłamać. Zwróćcie się do Słowa Bożego, uwierzcie w Pana Jezusa Chrystusa i będziecie wtedy raz na zawsze zbawieni z łaski, niezależnie od uczynków. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Z Bogiem.